Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie pełen wdzięku i urody. A to dlatego, że w naszym studio pojawią się zwycięzcy konkursu Look of the Year. Przyjrzymy się także partnerkom naszych złotych siatkarzy. No i oczywiście nie zabraknie pytań od naszego niezawodnego Adriana. No to zaczynamy. Poczucie humoru i dystans do siebie to przecież też jest piękno. Nogi są szczuplejsze, dłuższe, zdjęcie jest zrobione z dołu, więc wiesz, to wszystko ma znaczenie. Najbardziej mnie wzruszają historie powstań. W sensie nie powstań, że tam warszawskie, tylko powstań ludzkich. Ja miałem takiego stresa miałem. Ty po polsku jesteś czarusiem, ale jak ci idzie po angielsku? Po angielsku też bym poczarował. Które rankingi cieszą się największym zainteresowaniem? Oczywiście te, kto ma najwięcej pieniędzy i kto jest najpiękniejszy. No i właśnie o ikonach kobiecego piękna porozmawia istny koneser Paweł Donsbach z naszą niezastąpioną Olą Kot. Pawełku, jak się czujesz tutaj jako koneser kobiecego piękna? Tak mi trochę nieśmiało, wiesz, teraz się tak zrobiło. No bardzo dobrze, porozmawiamy. Ty jesteś na pierwszym miejscu. Ojej, to miód na moje serce. Pawełku, ale jak nam ese.pl podrzuca cudowny temat w związku z naszymi siatkarzami i ich ukochanymi, to ja myślę, że my dzisiaj powinniśmy sobie porozmawiać właśnie w temacie tych seksbomb. Oj, myślę, że tak. No nie każda jest seksbombą w takim typowym znaczeniu, ale mnóstwo pięknych kobiet za chwilę pojawi się w naszym programie. I, właśnie, bo wracając... I wiele w tym rankingu moich ulubionych. Ale wracając właśnie do tych ukochanych naszych siatkarzy, to spokojnie, więcej na ten temat dzisiaj w top rankingu. Ale my cofnijmy się teraz do roku 2010. Któż to wtedy otrzymał miano tej najpiękniejszej seks-bomby? Po raz kolejny wtedy według magazynu People najlepszą, najładniejszą, najpiękniejszą kobietą świata została Julia Roberts. Zgadzasz się? Ma nietuzinkową urodę, przyciąga wzrok i generalnie, no dlaczego nie? Ona sama mówi, że ma takie poczucie, że wszystko jest jeszcze przed nią i że generalnie ten tytuł zawdzięcza swojemu udanemu życiu rodzinnemu. Ma męża, trójkę dzieci, na tym się skupia, do tego przecież dochodzą fajne jeszcze filmy. Ona cały czas jako 50-letnia kobieta wygląda oszałamiająco. W 2011 wtedy numer jeden to była J.Lo. I wcale się nie dziwię, jedna z moich ulubionych amerykańskich artystek, piękna kobieta, która zawsze dbała o siebie, dba, teraz ma coś koło 50, jest przed. Wtedy w 2011 roku, kiedy dostała ten tytuł, powiedziała, że rzadko brakuje mi słów, ale muszę przyznać, że tym razem jestem tak bardzo zaszczycona, że zupełnie nie wiem, co powiedzieć. Czuję się szczęśliwa i dumna, że nie mam 25 lat. W 2012 numer jeden była piękna Beyoncé i też się zgodzę. Ona przyznała, że to zawdzięcza przede wszystkim temu, że urodziła wtedy córkę. I to na niej się skupia, na wychowaniu córki, to jej daje radość, to jej daje siłę i pewnie dlatego ją wtedy też dostrzeżono, wydała też świetną płytę wówczas, więc to pewnie kilka kwestii się nałożyło, że została najpiękniejszą kobietą świata, bo magazyn People nie wybiera tylko przez to, że dana kobieta jest najpiękniejsza, tylko co jeszcze robi w życiu, tak. I to się po prostu jest kilka takich składowych na ten tytuł. No to czas na kolejny rok i tutaj przyznam szczerze, że jestem nieco zdziwiona, bo tutaj pojawia się Gwyneth Paltrow. Ja to tutaj, jeśli chodzi o funk tutaj urody, to przepraszam, ale nie. Znaczy, no ja też nie jestem, ale widocznie magazyn wtedy tak stwierdził, bo już ci mówię dlaczego. Bo ona wierzy w prorodzinne wartości, nie tylko kocha swoją własną rodzinę, ale wciąż ma bardzo bliskie relacje z matką i bratem, a jako miłośniczka zdrowego stylu życia propaguje w swoich książkach kucharskich i z innymi kobietami chętnie dzieli się sekretem, jak zachować młodość i urodę, tak w szybkim skrócie. No dobra, jakoś tam ją usprawiedliwiłaś. Kolejny rok to Lupita, tylko nie chciałabym źle przeczytać nazwiska, Nyong? Nyong, po prostu tak. Ona wtedy została laureatką Oscara za film Zniewolony i generalnie jest trzecią czarnoskórą artystką, kobietą, która znalazła się w ogóle na szczycie rankingu People po Beyoncé i po Halle Berry w 2003 roku. No to lecimy z kolejnym rokiem, to będzie teraz dokładnie 2015 i tym razem w roli głównej wystąpi Sandra. I szczerze naprawdę ja uważam, że jest to jedna z naprawdę z najpiękniejszych w ogóle, nie tyle kobiet, ale aktorek w ogóle na świecie. 54 lata, Sandra też wygląda rewelacyjnie. No, bujne życie ze swoimi partnerami. W każdym razie ona, jak dowiedziała się, że dostała ten tytuł, powiedziała, to chyba jakiś żart. I dodała, że najpiękniejszy w moim życiu jest zaszczyt bycia mamą swojego syna Luisa.
No i tyle, że... A, i dodała jeszcze fajną rzecz, że najpiękniejsi dla niej są ludzie, którzy się w ogóle nie starają. Kolejna gwiazda, seksbomba to... Jennifer Aniston. Lat 49, ona się tego wieku nie wstydzi, po raz drugi została w ogóle najpiękniejszą kobietą świata. Ona powiedziała, że bardzo, bardzo jej schlebia bycie ponownie uznaną za najpiękniejszą kobietę na świecie. Kiedy dowiedziałam się o tym, poczułam wielkie, jakby młodzieńcze podekscytowanie. Że jeszcze odmłodniała. Ja też jestem jak najbardziej na tak. A teraz Julia Roberts? Tak, ponownie w 2017 roku Julia Roberts. Fajną rzecz a propos tego tytułu powiedziała odnośnie swoich dzieci. Poszły sobie dzieci do szkolnej biblioteki, no i tam uznały za fakt dwie rzeczy. Kiedy powstały Stany Zjednoczone i że najpiękniejszą kobietą świata jest ich mama. Dowiedziały się z tego właśnie z magazynu People, więc przyjęły to za fakt, tylko pytały się, mamo, dlaczego nam tego nie powiedziałaś? Nie chciała się przyznać. No to co, został nam rok 2018 i tutaj wydaje mi się, że decyzja dosyć kontrowersyjna, bo najpiękniejszą kobietą została Pink. Tak, zgadza się. Sama Pink była tym zaskoczona, ponieważ ona przyznała w wywiadzie później, że jak to jest możliwe, bardzo często słyszała od ludzi, że ona jest bardziej męska niż damska, bardziej męska niż kobieca. Do tego wielu ludzi zawsze uważało ją za lesbijkę, no bo była taka, wiadomo, miała takie krótkie włosy. Chłopczarą taką. Taką chłopczarą, właśnie w teledyskach też tak się ubierała, miała takie zachowania typowo właśnie chłopięce. No właśnie, bo tutaj to poczucie humoru i dystans do siebie to przecież też jest piękne. Moim i waszym gościem był Paweł Donsbach z Vox FM. Pawełku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również i do zobaczenia za tydzień. Było kobiecym pięknie, teraz będzie o miłości. Nasz Adrian wpadł na uroczystą premierę filmu Serce nie sługa. Spytał, czy gwiazdy bardziej kierują się sercem, czy rozumem. Zobaczcie. Serce nie sługa, jesteśmy na premierze filmu, więc chciałbym zapytać, co ciebie najbardziej wzrusza, rusza i chwyta za serce? Obecnie? Mój syn. Najbardziej mnie rozczulają te dorosłe już moje doświadczenie, jak patrzę na przykład dzieciaki moje. Co moje serce wzrusza i chwyta? No, oczywiście, że wzrusza, chwyta mnie moje dziecko, chwyta mnie za serce mój mąż bardzo często. Czym starszy jestem, to chyba mi się wydaje, że łatwiej się wzruszam. To człowiek chyba nie twardnieje, tylko mięczeje właśnie z latami. Najbardziej mnie wzruszają historie powstań. W sensie nie powstań, że tam warsztaty, tylko powstań ludzkich, że ktoś upada, ma jakieś dno, jest nie wiem, jakimś i mimo przeciwności losu i swoich ułomności powstaje. Jestem wrażliwą osobą na bardzo wiele różnych rzeczy, na cierpienie innych oczywiście, na nierówności. A co ciebie najbardziej wzrusza, rusza i chwyta za serce? No zawsze miłość, tak mi się wydaje, no więc dlatego takie filmy, dlatego są takie potrzebne i tak, mam nadzieję, że widzowie też tak poczują. Aniu, piosenka do filmu pisze się inaczej niż taką piosenkę tylko dla siebie, na swoją płytę? No pewnie, pisze się inaczej, zgoła inaczej wręcz, inne są oczekiwania, inni są decydenci. No jest troszeczkę trudniej, bo też, wiesz, to jest też taka praca na zasadzie, że wszyscy oczekują ode mnie, że ja stworzę hita, który siłą swojego rozpędu też będzie pomagał filmowi. Oczywiście to się do tej pory udawało, ale ja też... Chciałem powiedzieć, że to się udawało. Tak. No staram się oczywiście, przyzwyczaiłam się już do tego ciśnienia i do tej tremy, ale no zawsze jestem jednak dobrej. I co, dostajesz zamówienie na piosenkę do filmu, dostajesz ten film, czy opis filmu? Dostaję tytuł filmu na pewno, bo teraz jest taka moda, żeby jednak tytuły pojawiały się w piosenkach. I dostaję też brief tego filmu, historii jakby głównych bohaterów. No i często staram się rzeczywiście zainspirować tą historią tych głównych bohaterów. Mimo wszystko jest to, wtedy podchodzę do tego, że to jest ilustracja, moja piosenka jest ilustracją do filmu. I akceptuję po prostu tą rolę i w ten sposób podchodzę do sprawy. Kobiety najczęściej wybierają spódniczki w wersji mini oraz maxi. Ale co z długością midi? Właśnie o tej długości teraz porozmawia Paulina Koziejowska i jej gość specjalny, czyli Magdalena Antosiewicz. No z czym to nosić, dziewczyny?
Magda, witam cię serdecznie. Mam nadzieję, że rozwiejesz wszelkie wątpliwości. Z czym nosić midi? Bo to jest taka najbardziej chyba niebezpieczna długość. Midi, czyli spódnica średniej długości lub sukienka, sięgająca za kolano, uważana przez niektórych za postarzającą i pogrubiającą, może zdeformować sylwetkę, ale może również dobrze, bardzo dobrze zrobić naszej sylwetce. Wystarczy kilka trików. Sprawdźmy w takim razie, jak robią to gwiazdy, żeby ta długość midi wyglądała na nich dobrze. Zaczynamy od Agnieszki Chyży. Agnieszka Chyży do sukienki midi dobrała bardzo dobre buty, czyli buty pokazujące kostkę, buty na wysokiej szpilce. Ja myślę, że to jest przynajmniej 12 cm obcas. Bardzo fajne jesienne kolory, tutaj ten turkus, ten żółty, najmodniejsze kwiaty, o tym, co kiedyś mówiłyśmy, na ciemnym tle. Midi może pogrubić, tak jak powiedziałaś, ale midi czy może jeżeli pogrubić. Zdecydujemy się na czarny kolor, to ona nas wyszczupli, tak jak Patrycja Kazadi? Niekoniecznie, ale akurat Patrycja Kazadi wyglądała bardzo korzystnie i w długości, i w kolorze. Czarny, wiesz, zawsze wyszczupli. A ten biały but do tej czarnej? I ten biały fajnie. But bardzo fajnie wygląda, nawiązuje do tego torebka, to jest, widziałam na pokazie Litki Kality. I bardzo fajne włosy, makijaż, wszystko naprawdę pasujące do siebie, nie wybijające się. To dalej? Paulina Krupińska, która chyba nie ma możliwości, żeby źle wyglądała. Paulina Krupińska zawsze wygląda po prostu rewelacyjnie. Zjawiskowa figura, posągowa figura. Dla niej jest stworzona do sukienek midi, dlatego że jest też wysoka. Fajne pastele, połączona jeszcze ta super, torebeczka, przełamany kolor butów, wyglądała naprawdę pięknie. Przechodzimy dalej, Weronika Książkiewicz, która również pokochała ten trend, który zapanował na naszych salonach. Tutaj właśnie włosy już pokręcone. Inaczej, ale bardzo dobrze. Tu rzekłabym, że ta fryzura jest taka lekka, niedbała, prawda? Że nie jest to ułożona przez fryzjera, tylko jest widać tutaj specjalną niedbałość, ale wszystko w trendach. Taka francuska nonchalance. Dokładnie. Nam się tutaj zrobiła. Karolina Malinowska, która jeżeli chodzi o francuski styl, ma już on jest dopracowany u niej do perfekcji i chyba tutaj też właśnie tak można się pokusić. Karolina Malinowska często robi modowe wpadki, ale myślę, że tutaj sukienka midi ją uratowała, ale również ma szpileczki. Szpileczki w kolorze złotym, metalicznym, również wyszczuplają i wydłużają sylwetkę. Marysia Sadowska, no właśnie, ona zbyt wysoką kobietą nie jest i też zdecydowała się na ten trend. Zdecydowała się na ten trend i ja tylko do tej stylizacji mogłabym się przyczepić do tego paska z motylkiem. Jak się przyjrzymy, ten motylek jest taki trochę infantylny na tle tej stylizacji, ale całość, zwróćmy uwagę też na tkaninę. Tkanina jest w kolorze granatowym, bardzo modny w tym sezonie. Buty są długie, więc sukienka, tkanina jest lejąca, też wyszczupla. Teraz hit moim zdaniem, czyli Zosia Ślotała, która fantastycznie zaprezentowała na sobie tę długość midi, ten beret, to wszystko tutaj tworzy wyjątkową całość. Styl typowo paryski, styl francuski. Widziałam osobiście Zosię, wyglądała jeszcze lepiej niż na tym zdjęciu. Naprawdę, proszę mi uwierzyć, wyglądała cudownie w tej stylizacji. Zwróćmy uwagę na sandałki. Sandałki złożone tylko z trzech paseczków, jak optycznie wydłużają i wyszczuplają i tak bardzo szczupłe nogi. No myślę, że Zosi. Nie każdą nogę by tak było. No tak, Zosia jest bardzo szczupła, więc tutaj żaden tłuszczyk się nam nie wylewa. Absolutnie nie są to buty wskazane dla osób troszeczkę grubszych, tak? Ale na Zosi kostkach, nogach wyglądają obłędnie. I ostatnia pani, która nam została, to Karolina Gorczyca. Uj, tutaj chyba dzisiaj jedyna stylizacja do skrytykowania. Zwróćmy uwagę, jak Karolinę Gorczycę te buty skróciły. Talia jest odcięta, bluzka z bardzo specyficznie trudnej tkaniny, pognieciona, wydaje się pognieciona. Absolutnie nie jestem zwolennikiem tej stylizacji. No i właśnie skrócona, te bodki, które ja nawet byłabym skłonna, żeby były troszeczkę dłuższe, od razu lepiej wyglądały, może na większym obcasiku, ale naprawdę, to jest jedyna stylizacja dzisiejsza, do której mogę się przyczepić, która absolutnie nie jest moim guście. Waszym i moim gościem była coś dzisiaj wyjątkowo łaskawa, Magdalena Antosiewicz. Dziękuję bardzo. A teraz w naszym programie czas na top ranking, a dziś w roli głównej piękne kobiety naszych złotych siatkarzy. Polskie piłkarskie łaks znają niemal wszyscy, jednak gdy siatkarze obronili tytuł Mistrzów Świata, część uwagi skupiła się właśnie na ich partnerkach. Bartosz Kurek, MVP mistrzostw, związany jest z 25-letnią Anną Grejman, również siatkarką.
Widać, że oboje są w sobie zakochani i próbują spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Rozgrywający kadry Fabian Drzyzga ma żonę, Monikę. Monika jest profesjonalną makijażystką. Fabian i Monika również wiedzą doskonale, jak ważne są w dzisiejszych czasach social media i tam zdradzają co nieco ze swojego prywatnego życia. Agnieszka to żona naszego wspaniałego libero Pawła Zatorskiego. Para wzięła ślub w 2016 roku. Owocem ich miłości jest synek Samuel. Szczęśliwym mężem i ojcem jest także środkowy naszej kadry Piotr Nowakowski, który w 2015 roku poślubił pochodzącą z Gdańska Aleksandrę Wilczewską. Również Aleksandra ma na imię dziewczyna Artura Szalpuka. Ola z trybun dopingowała siatkarza podczas bułgarsko-włoskiego mundialu. Oboje często chwalą się wspólnymi zdjęciami na Instagramie. Mówisz Pitbull, myślisz Vega. Mówisz Patryk Vega, myślisz? Oświeciński. No i właśnie Tomek Oświeciński kojarzy się głównie z filmami Patryka Wegi, ale już niebawem zobaczymy go w zupełnie innej roli. Co mi zdradził? Zobaczcie. Tomasz Oświeciński razem z nami. Teraz kolejny film się tworzy i dużo scen grasz z Małgosią Kożuchowską. Jak ci się gra z tak wyjątkową aktorką? Ona jest wybitną aktorką. Ja po prostu ją lubię osobiście. Współpracowałem z wieloma aktorami, a ona jest jedną z moich ulubionych. Ty jesteś taką osobą, której wiele osób zazdrości. Mówię o aktorach, którzy nie są profesjonalnymi aktorami, tylko aktorami amatorami i chcieliby właśnie być Tomkiem Oświecińskim. Oni sobie myślą, kurczę, jak jemu się to udało? Więc czy to jest miłe, czy to jest jakieś takie wyzwanie, presja? Jak ty byś to ocenił? Myślę, że jest to jednak duża presja i niewiele osób sobie z tym radzi. Pamiętam taką sytuację, jak to były moje pierwsze dni zdjęciowe u Patryka i graliśmy z Bogusiem Lindą. To były takie sytuacje, kiedy ja miałem kwestie mówione, a Boguś jakby towarzyszył mojej osobie. Ja miałem takiego stresa miałem. Jak byłem młodym chłopakiem, miałem 17-18 lat, oglądałem go już w super produkcjach, on był bohaterem. Ty kończysz przygodę z KSW ponoć? Nie kończę na razie, no. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale zostałem producentem swojego własnego programu. Takim wyjeżdżam w odległe rejony świata, gdzie dostanę nóż i zapałki i mam przeżyć 2 tygodnie w takich miejscach niedostępnych dla ludzi, więc będzie ciężko. Będę pił wodę ze strumyka, mył zęby piaskiem i takie tam inne rzeczy. Ale już kilka dni zdjęciowych spędziłeś w tych miejscach, czy dopiero będziesz gdzieś jechał? Nie, mam zaplanowany wyjazd teraz 29 października. Jedziemy w okolice Koła Podbiegunowego. Kurczę, to tam zimno strasznie będzie. Jest bardzo zimno. Jeśli niczego nie upoluję i nie złowię, to nie będę jadł. No tak, ja mam jakiś tam. No miejmy nadzieję, że zobaczymy cię całego. To właśnie jakbym słyszał swoją menadżerkę, bo ja jestem tym zafascynowany, że będzie ciężko, bo ja lubię, jak jest ciężko a ona do mnie mówi, Tomek, mam nadzieję, że ty wrócisz stamtąd. Będzie prawdziwie, to nie będzie takie, że wszystko wymuskane. Jak będę płakał, to będę płakał naprawdę. Paulina, powiedz mi, jaki jest color of your life? Jakbym miała tak na szybko podać, to magenta. O, akurat wiem, magenta to taki różowawy, ale to pytanie dlatego się pojawiło w naszym programie, bo czas na przeboje jednej z najbardziej barwnych i utalentowanych postaci polskiej muzyki. Chodzi o... Oczywiście o Michała Szpaka. A wy bądźcie czujni, bo będziemy mieli dla was płyty. Z autografem. Przegląd twórczości Michała Szpaka zaczynamy od piosenki Color of Your Life, z którą wokalista zaprezentował się w konkursie piosenki Eurowizji w 2016 roku, zajmując ostatecznie 8 miejsce. W zeszłym roku w finale muzycznego show, w którym Michał jest jednym z trenerów, zaprezentował inny utwór – Don't Poison Your Heart. Siódmego września ukazał się natomiast album Michała, na którym znalazła się piosenka Rainbow. Whoa.
No i nadszedł ten najbardziej wyczekiwany zapewne przez was moment, najbardziej wyczekiwany, bo najpiękniejszy już za moment nasza Ola porozmawia z finalistami konkursu The Look of the Year, Kasper i Laura. Zapraszam. Witam was bardzo serdecznie. Proszę bardzo, jakby ktoś nie zauważył. Tu jest Laura, a tu jest Kasper. Look of the Year, ta impreza to jest naprawdę poważna sprawa. Tam nie jest tak, że hop, siup, tylko tam jednak misterna robota przy tym wszystkim się odbywa. Co jest najbardziej stresujące w tym konkursie dla ciebie? Chyba największy stres nas złapał już, jak były te ostateczne próby, te generalne, bo wcześniej mieliśmy tygodniowe zgrupowanie, byliśmy na Mazurach. Gdzie ćwiczyliśmy, wiadomo, próby, były przymiarki, jeszcze wcześniej była sesja w Łodzi, ale nie było czuć tego stresu, nie było jakby tak jeszcze czuć tego, że to jest już finał. Już tak na poważnie. Tak, dopiero jakby jak już byliśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, już były te próby generalne, to już wtedy taki stresik się pojawił. Kasper, a u ciebie kiedy ten stres się pojawił? U mnie wydaje mi się, że jak już pan Oliwier Janiek zaczął zapowiadać finał, jak już staliśmy przebrani w pierwsze kreacje, to wtedy lekko zaczęło bić mocniej serduszko, ale nie był to taki stres, żeby mnie paraliżował, tylko wyszedłem jak po swoim. Co ma być, to będzie. Jak zawsze. No i jakie teraz najbliższe wasze plany, Laura? Za 3 tygodnie lecimy razem na światowy finał do Włoch. Mm. Przelecimy z dwójką finalistów, którzy wygrali w głosowaniu. No tam lecimy na finał światowy, to jest teraz taka rzecz najbliższa w sumie, która nas czeka. Potem wiadomo, praca w modelingu. Chcemy jak obydwa jak najwięcej pracować. A potem wielki świat modelingu, dzień dobry. Dokładnie, na to liczymy, że te drzwi naprawdę się szeroko dla nas otworzą. No to Kasper, Laura, zostało wam 3 tygodnie do tego wielkiego finału. Jak będziecie trenować, jak się będziecie do tego finału przygotowywać? Trochę pobiegać wystarczy. A trochę pobiegać wystarczy. Chyba tak jak zazwyczaj będziemy żyć, czyli wiadomo, jakieś tam zdrowe jedzenie, trochę się poruszać. A jak z waszym językiem angielskim? No bo na takim finale no to trzeba też zabłysnąć dobrym angielskim. Ja nie mam problemów, jakieś nie mam takiej bariery językowej, język angielski. Dogadasz się bez problemu. A Kasper, bo ty po polsku jesteś czarusiem, ale jak ci tak. Idzie po angielsku? Po angielsku też bym poczarował. Też byś poczarował? Nie, no to bardzo dobrze, to ja tutaj naprawdę wróżę karierę. Bardzo wam serdecznie dziękuję za to spotkanie, no i oczywiście mocno trzymam kciuki, żeby włoska ziemia okazała się dla Polaków szczęśliwa. Dzięki wielkie. Dziękujemy. To wszystko na dziś, ale spokojnie, widzimy się za tydzień. A za tydzień będziemy dla was mieli cudowne rady na temat głębokiego dekoltu. Proszę spojrzeć teraz na dekolt Pauliny. Czy to przypadek? Nie sądzę. No i teraz mi rozszyfrowałaś. Będzie także spotkanie z wyjątkowo piękną panią. Kto to taki? Pani Miss, która już wkrótce będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej. W programie również relacja z pokazu Łukasza Jemioła. Oraz porozmawiamy sobie o tych paniach, które kiedyś miały miano seksbomby. Czy są dalej seksowne? Myślę, że chyba tak. Zobaczymy. W takim razie bądźcie z nami już za tydzień. Zapraszamy. Pa!